Hello everybody, welcome to the Hunter Classic. Z tej strony Tomasz z kanału DTK i dzisiaj zapolujemy sobie z 9 trójki oraz z łuku na wapiti. Myślę, że odcinek Wam się spodoba, więc widzimy się przy pierwszej akcji. Co mogę powiedzieć o 9 trójce? Jest to jedna z mocniejszych broni w The Hunterze. Niestety nie posiadam do niej celownika, ponieważ szkoda by było siana wydawać, bo dużo kosztuje. A teraz zbieram sobie na czatownię, więc na razie sobie odpuszczam. Ale bez tego celownika też się da strzelać. Też się da strzelać, ale no do 100 metrów maksymalnie. No i wiadomo, łuczek do ubijania z bliska, na cicho. Odezwały się pierwsze wapiti, które są stosunkowo blisko i raczej są to krowy, ponieważ odezwała mi się krowa, aczkolwiek nie widzę ich, więc nie jestem też w stanie określić, czy nie ma z nimi przypadkiem byka. No ale o tym się przekonamy za chwilkę. Pojawiły się krowy. Proszę bardzo, jest jedna ruda. Kolejna biała. Z tego co pamiętam, to te ciemniejsze to są takie jakby starsze osobniki. A te jasne to są młode osobniki. Takie ma znaczenie ubarwienie tych zwierząt. Proszę bardzo, idzie prosto na nas jedna. Wleźliśmy w niezłe statko. Ale nie udało się. Uciekają. To nic. Jednemu strzeliliśmy. Co prawda w ciało. Ale nie, wielita, no to powinna paść. Jak wielitka, to powinna paść niedługo. To widzimy się, jak będę ją podnosić. Jak widać, znalazłem naszą łanię. Trochę uciekła, nie za daleko, ale zawsze. I już ją zbieram. Myślę, że jeszcze z 4-5 polujemy i będę się z wami żegnał. Potwierdzenie zabicia. Tak jak mówiłem, dostała wielita z 15 metrów. No, to widzimy się przy kolejnym zwierzęciu. Dobra, jesteśmy przy kolejnym statku. Właśnie. Odezwała się samica. O, jest koło nas. Będziemy strzelać z łuku. Przyszykujemy się. Leży pierwsza. Dobra, jeszcze tu gdzieś są kolejne. Się poruszają. Mam nadzieję, że w moją stronę. Ale gdzie one są? Kurde. Dobra, tutaj jest jedna jeszcze. Prosto na nas idzie. Też w miarę fajnie. Trochę się podpełzamy i już można w sumie strzelać. No, ta się spłoszyła, ale tą sobie podniosę. Tą sobie podniosę. I widzimy się przy tamtej.
Do zobaczyska. Dobra, znaleźliśmy naszą trzecią samicę. Trzecią, czyli przedostatnią zdobycz na dzisiejszym odcinku. Chociaż chciałbym jeszcze strzelić sobie ostatnią zdobycz właśnie z tego 9-3. No, jak dostała na to płuco, to daleko przebiegła, szczerze. Dostała w prawe płuco. Szczerze, nie polecam tego łuku, jeżeli chodzi o... No, trzeba umieć strzelać. Jeżeli się nie umie strzelać, to nie polecam tego łuku. Na początek to... No to nie będę spoilerować, ale już właśnie jeden z moich kumpli, który nagrywa ze mną, nagrał taką małą recenzję, więc będziecie mogli sobie zobaczyć, jak to wszystko wygląda. Nie wiem, czy w ogóle zdążę wrzucić przed ten odcinek, przed tym, który on wrzuci, ale jeżeli zdążę, to tak z góry mówię, że ma w miarę spoko recenzję. No. A my zbliżamy się do rzeki. Rzeka czy jezioro? Już patrzymy. No, rzeczka. Rzeczka, rzeczka. Szumi woda. No, to widzimy się przy ostatnim zwierzu, ostatnim potencjalnym celu. Dla mnie może to być pół godziny szukania, dla Was sekunda, więc widzimy się za chwilę. Moi drodzy Państwo, mamy przed sobą niedźwiedzia. Doczołgamy się do niego i oddamy strzał. Padł na miejscu. A nie, dostał po kręgach, jeszcze żyje. Musimy przyjaciela dobić. I potwierdzając ostatnią zdobycz dzisiaj, samiec. Ale mały samczyk. Wydaje się mały, tak. I potwierdzając ostatnią dzisiaj zdobycz, żegnam się z Wami z rezerwatu Redfather Falls. Do usłyszenia, ziomeczki.